to powtarzam, bo zagubita teoria, chcę do tego nawiązać. Ja bym bardzo chciał wierzyć w to, co powiedział pan poseł Grzeszczak, że rzeczywiście tak było. Wolałbym, żeby to wszystko się okazało prawdą. No ale jeżeli chce się do tej prawdy dojść, to ja widziałam w gazecie dziennik 13 konkretnych pytań. Już widziałam odpowiedzi na te pytania. No lepiej byłoby, gdyby to odpowiedzi pan. Ale dzisiaj to jest problem. Pamiętam, że mniejszy problem PSL-u, mniejszy problem Platformy, czy problem, który Platforma ma przed sobą. Za chwilę będę pytał o możliwość premiera. Za pani prezesie, ministrowi, ja bym chciał, teraz jest cel dzisiejszego komentarza posła APR, który wzbudził różne nowe emocje, posła Kłopotka. Jest kilka osób, które są na koalicji. Jest też układ, któremu należy. Czy możemy wysłuchać posła? To może ja najpierw zacytuję wypowiedź pana posła dla RMF-a. Dziennikarz Sempowicz pyta, to jest już o tym wcześniejszej dyskusji, jaki interes mieliby mieć Schetyna, Nowak, Kowiecki, żeby rozbić koalicję z PSL, ale Agnieszka Kowiecki, jest ciągłotka tej grupy. Z rozmowy z niektórymi z kolegów, a przynajmniej z tym, ale nie mogę podać jego nazwiska, bo go spalę, mój kolega z PO, z Platformy, powiedział, szykowany jest atak na PSL. Wydawali w ubiegłym tygodniu z tym atakiem, dlatego że premier...